Cześć kochani, witam Wam w nowym roku. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o wyprzedażowych kosmetykach, które udało mi się kupić przez ostatnie 3 dni. Tak, przez ostatnie 3 dni pracując w dużym centrum handlowym nie sposób mi było się nie oprzeć i nie kupić paru rzeczy. Tym bardziej, jeśli codziennie patrzę na magiczne słowo wyprzedaże, które sięgają nawet do 70%, a zwłaszcza przychodzi przez Kiko, Lasha, John Lewisa czy wiele, wiele innych. Ale do rzeczy. Chciałabym powiedzieć, że to nie są jakieś drastyczne zakupy, więc tym bardziej sięgamy do portfela i chcemy kupić. Pierwszą rzeczą, która mi wpadła przechodząc przez Kiko, to jest Smoky Look Eyeshadow. Wygląda tak. To jest taki magiczny długopisik, jak ja to mówię. Z jednej strony jest gąbeczka do rozcierania, z drugiej strony o sztywcik, który sobie aplikujemy bądź jako cień, bądź jako liner. On jest dość trwały, ja go dzisiaj położyłam, co prawda nie za dobrze się czuję, więc ten makijaż nie jest jakiś bardzo magiczny i bajkowy. Natomiast myślę, że go wykorzystam na nadchodzący sezon. Było bardzo dużo kolorów, ja na razie wziąłam właśnie taki morski. Bardzo lubię takie kolory, zwłaszcza na wiosnę. Widzę, że będą ponownie lansowane, więc czemu nie? Kiko w ogóle jest bardzo ciekawą firmą, firmą włoską. Bardzo pierwszy raz spotkałam się we Włoszech. Troszkę zakupiłam, a później już starałam się kupować albo w Anglii, a czasem udało mi się z jakiejś wymianki. Następną rzeczą, którą kupiłam, jest to Top Coat, czyli taka baza na powieki Bright Eyes. Ja ją sobie położyłam troszeczkę w rogu. Ona jest, wiecie co, bardzo brokatowa, ale ja specjalnie ją wzięłam. Ona wygląda, o, może tu będzie troszeczkę, niby to białe światło będzie bardzo odbijać, ale uwierzcie mi, że ona jest bardzo delikatna, żelowa. Jest to taka biała baza z drobinkami, którą możemy dodać do innego cienia, bądź na przykład podkreślić tutaj wewnętrzne kąciki. Ona kosztowała niewiele, bo około chyba 3,5 funta, a tak samo ten cień. I ostatnią rzeczą, którą napłam z Kiko, żeby przetestować, to jest Velvet Stick Blush. Bardzo modne w zeszłym roku kosmetyki, które aplikowane są bezpośrednio przez paluchy, bądź właśnie bezpośrednio na buzie. I ja go troszkę położyłam, ale jest on troszkę za delikatny. Żałuję, że nie wzięłam troszeczkę bardziej cukierkowego, przepraszam, brakowało mi słowa, cukierkowego różu, który by dał taką promienność, ale nic straconego. Ten róż, o ile pamiętam, jest go bardzo dużo, bo to jest 5,5 grama, też jest wykręcany. Ten róż kosztował około 4 funtów, jak nie skłamię. Także naprawdę teraz trwają bardzo, bardzo duże wyprzedaże w Kiko. Można nabić i pomadki za 2,5 funta, bardzo piękne lakiery. Ja mam już tyle tych lakierów, że na razie sobie darowałam, ale widziałam piękny fiolet, naprawdę coś a la Chanel z zeszłego roku. Następną rzeczą, którą nie mogłam po prostu jej nie kupić, wręcz ten kosmetyk błagał, żebym go kupiła, i nabyłam z Guerlain. Nie wiem, czy pamiętacie, to są ta słynna wersja meteorytów z 2012 Wulung. Ja kupiłam tą taką bardzo drogą, wtedy była droga, bo ona kosztowała u nas ponad 110 funtów, z tego co pamiętam. Takiej masywnej, bardzo pięknej, jak zwykle, guerlainowskiej obudowie. To jest puder meteorytowy w kompakcie. Ojej, chciałabym Wam tą piękność pokazać, może teraz będzie trochę widać. Ja postaram się oczywiście na blogu więcej napisać. On ma 4 rodzaje zmiksowanych kuleczek. Ja powiem kuleczki, bo on jest w wersji prasowanej, to nie są kuleczki, ale ja już tak jakoś obiegowo o tym mówię. Jest biały, beżowy, różowy i taki beżowo-złoty, ciężko mi określić. I jeszcze widzę tu też taki jakby palony róż. One są śliczne, dodają takiego kolorytu zdrowego, troszkę odbijają światło, więc to buzia wygląda na wypoczętą. A słuchajcie, zapach to jest taki piękny, że po prostu ja otwieram i otwieram, aż w końcu chyba zepsuję ten kompakt. Jest oczywiście lustereczko.
Ja teraz nie czuję, bo mam taki straszny katar. Niestety moja współpracownica mi zaaplikowała grypę, podejrzewam, albo coś w tym stylu. Naprawdę 7,5 gram, ja zapłaciłam z niego 55 funtów i ja naprawdę nie mogłam się oprzeć, żeby nie kupić. I po prostu nie wiem, jak to się stało, że wtedy się oparałam, pewnie cena, natomiast teraz za połowę ceny ja jestem w ogóle maniaczką Guerlain, zwłaszcza meteorytów i większość zasobów swoich mam. Kiedyś Wam pokażę jeszcze dodatkowo, kiedyś Wam pokazywałam, przepraszam, już poniekąd moje zbiory guerlainowskie. Ja myślę, że zrobię taki update'ik i Wam jeszcze pokażę, bo sporo tego przybyło. I jeszcze z Guerlain, Wy to znacie, to jest puder meteorytowy Les Voilettes. W wielkiej odsłonie 20 gram. W Johnnie Louisie była naprawdę amazing. Fantastyczna cena, bo zapłaciłam z niego 17 funtów. Bo po prostu bajeczny. Kolor jest lekko taki beżo-różowy, ale on nie jest naprawdę różowy. Poza tym ja lubię troszkę dodatek różu. O, trochę mi się wysypał. Lubię dodatek różu, dlatego że on ożywia bardzo strukturę skóry. Jedyny minus tego puderka, on się oczywiście zamyka, żeby ten puder nie wylatywał, ale on tak dobrze w tym zabezpieczeniu nie działa, więc niestety będzie w domu. Jest dołączona taka piękna aksamitna gąbeczka i ja go będę oczywiście przed pracą sobie albo w czasie dnia aplikowała, będąc w domu. Następną rzeczą, którą kupiłam za bardzo niską cenę, jest marka, która, powiem Wam, że ja bardzo słabo znam Karité i ciągnęło mnie, żeby tą linię Pearl of the Youth spróbować. Ona, to są takie mikrokapsułki, prawdopodobnie żelu, jak ja to widzę, zwłaszcza do oczu, które, nie, przepraszam, wersja do twarzy jest taka sama, które pojędrniają, dodają energii i przede wszystkim wygładzają strukturę buzi i wygładzają strukturę pod oczami. Jestem niezmiernie ciekawa tej francuskiej marki. Ja nigdy nic nie miałam, więc najwyższy czas to spróbować. Tym bardziej, że cena była po prostu jak marzenie. Ja uwielbiam próbować, chociaż mam swoją sprawdzoną przepraszam, pielęgnację. I w pielęgnacji tak bardzo już nie eksperymentuję, bo wiem, co po danej firmie mogę oczekiwać i mi to bardzo pasuje. Natomiast Carita należy do takich moich chcieć, które kiedyś, całkiem niedawno, może rok, dwa lata temu, chciałam spróbować i teraz, patrząc na cenę, postanowiłam nadrobić te zaległości. Myślę, że będę zadowolona, ale oczywiście pełną relację po używaniu, jakiś czas oczywiście, bo to trzeba po, tym bardziej, że to jest serum, serum z linii, bo Wam nie powiedziałam, Progressive Anti-Age z Pearl of Youth serum i takiż sam krem pod oczy. Muszę trochę potestować i dopiero wtedy zobaczymy, jakie wymierne korzyści będę z tego miała. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam też na wyprzedażach udało się dorwać, dosłownie dorwać, złapać Wasze wymarzone kosmetyki albo coś, co chciałyście wypróbować. Napiszcie mi, co to jest. Jestem strasznie ciekawa. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa!